Rzecznik wprowadzą nas w tajemnicę nowego tysiąclecia. Wiele autorytetów z dziedziny fizyki i astrologii twierdzi, że nowe milenium nastało już razem z rokiem 2000, który teraz przeżywamy. Panie Guru Oshama, czy mamy się czego obawiać? Pozwoli pani, że w imieniu Guru Oshama odpowiem na to pytanie. Określenie obawa jest co najmniej niezręczne w obliczu trwogi, którą wszyscy z nieradzień aż do nowego milenium w sposób niewytłumaczalny coraz silniej będziemy odczuwać i nieść w sercu. Guru Oshama jest zdania, że to właśnie wewnętrzne uczucie, ta nieokreślona siła uderzająca w nas od wewnątrz sprowadzi zagładę, która spowoduje autodefragmentację cząstek, z których się składamy. To dość przerażająca wizja. No przerażająca. To nawet nie jest ułamek tego, co czeka nas w nowym milenium. Nie ciągnę się tam. Widzę z tyłu, widzę co robicie.
Jak wasze wrażenia? No, mówcie śmiało. Teraz jeszcze bardziej chcę się zabić. No. Zamknij się! Idziesz na obiad? Nie, później z nim. Dobra, tak, wszystkiego dobrego, trzymaj się. No. Bierze pani tego króliczka? A skąd pan nie ma? Z hodowli własnej. Mogę pani zabić tu na miejscu. Nie, 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 niech go pan nie zabije, ja wrócę po niego. Proszę. Wrócę. Kaśka, ja przyrosłem do barierki już. To bez jaj. Co za gówno. I poproszę cię, daj jej dokończyć, okej? Okay? Wybieram ciebie, M, okej? Okay? Jestem gotowa.
jesteś tu, tak? I nie ruszaj się. Majka? 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 Majusia? Maleńka, co ty robisz? Chodź, słoneczko, chodź. Już ostatni raz. Te numery, chodź. Trzymaj się, dzieciuś. No. Jejku. Pokaż, pyszczek.
O. Żyjesz? Myślałem, że zadanie nazywa się drabina. Nazywa się drabina, dlatego używam w nim właśnie drabiny. Ale to przecież my mieliśmy wchodzić. Dobra, uspokój się. Zamknij się! Bo co? Zostawą? Zgadza się. Dobrze, to proszę jechać prosto i przed tym kontenerem żółtym w lewo. Tam będzie nasz magazyn. Nie skumałeś ujęcia i musiałeś sobie przewinąć? Nowe zadanie, wyobrażacie sobie dalszy ciąg tego nagrania. Kto tam? Och, dziecko. Co, nie poznałaś mnie? No i jak to? Jak to nie poznaję? Przecież, ale to 14 lat. No, dla mnie to było jak wieczność. Mogę wejść? O Boże, pewnie, że tak. Dzięki. Dzięki, mama. No mogę przychodzić do ciebie? No pewnie. A ja mogę do ciebie przyjść? Do mnie? Mhm. Że do mnie to by trudno trafić. Wyrysujemy trasę do ciebie. Thank you.
rozsypał pan trutkę na szczury. Proszę tego więcej nie robić.
No chodź tu. Chodź, chodź malutka. Chodź, no chodź, chodź. No, no wsuwaj. No. No co ty? Nie smakuje ci? Majka! Się udało. Jak zdrowie? Dobrze. No nic nie narzekam. Pamięć też niestety mam dobrą. No to chyba dobrze. Janek, zaprosisz mnie do domu, czy będziemy stali tu?
Nie no, oczywiście, proszę, zapraszam, no, rozgość się. Proszę, wejdź, wejdź. Za chwilę tylko przyjdę. Nie widzę, że wróciłeś do swojego starego hobby. No. A 14 lat temu dostałam od ciebie podobnego klakoklaka. Pamiętasz? Słuchaj, rzeczywiście masz dobrą pamięć. Byliście wtedy u mnie po raz pierwszy w nowym domu. Zrobiłam ciasto truskawkowe. Tak, pamiętam, ale nie mówmy o tym, dobrze? Ale ja wtedy widziałam Marysię po raz ostatni. A Magdy w ogóle nie zdążyłam zobaczyć. To był najlepszy i najgorszy dzień w moim życiu. Ty pamiętasz? Pamiętasz, co mi obiecałeś? Pamiętam. I co? Że naprawdę nie wiem, gdzie ona jest. Odnajdziemy ją. Pomogę ci. Sunda. Cześć. Cześć. Ty jesteś M. Mhm. No i jak wypadłem? Słucham? No, w twoim filmie. Spokojnie, nie mam nic przeciwko. Prowadzisz tutaj wideoterapię? Tak. Fajnie. Mam swój wkład w coś dobrego. Dobra. Muszę lecieć. Do zobaczenia. Borys. Co? Grupowa się zaczęła. Smutna już idzie. A M to nigdzie nie ma. No to szukaj dalej.
Gdzie M? Nigdzie jej nie ma. No trudno, musimy zaczynać. Jak tam? Dobrze. Dobrze? No. A kto to? Sarenka! Zostaw. Chodź, Sarenka! Thank you.
M. M. Mario, proszę. Z powrotem. Pani kierownik uznała, że powinnaś zrobić sobie przerwę w wideoterapii. Mogę? Thank you.
Cześć. Co ty wyprawiasz? Adam, podrzucisz mnie do centrum? Zwariowałaś? No tak, inaczej by mnie tu nie było. Muszę wracać do pracy. Będziesz przerzucał kartony, czy sprzedawał towar po godzinach? Zaczekaj tutaj. Cześć, tato. Maryś? To ty? Maria. Maria. Co ty tutaj robisz? Dobrze cię widzieć. Skąd wiedziałeś, gdzie mieszkam? Co u babci? Nie wiem. Nie widziałeś się z nią? Nie. Nie było okazji. Znajesz to? Znalazłam. Do tego, że umarła, to też nie wiedziałeś. Marysiu. Przepraszam. Tato. Zrobisz coś dla mnie? Nakręć coś.